Oj. Witam was serdecznie z tej strony Gandard oraz Banix. A nie, kurwa, miałem na Spani Chunk zapowiedzieć. Ja pierdolę, ale zjebałem. Dobra, to jeszcze raz. Witajcie w kolejnym odcinku MargoCast. Oto nasi prowadzący Gandard, margonemski filozof, historyk oraz twórca Kronik Tempest oraz Banix, fanatyk starego interfejsu, a także znany patostreamer i priwiarz. Słuchajcie, moi mili, dzisiaj sobie pogadamy o bardzo ważnym temacie, który ostatnio się dość często przewija na naszych streamach, na odcinkach i myślę, że w wielu, wielu głowach graczy Margonem przewija się ten temat w ogóle. Co nas trzyma w tej grze? Myślę, że to będzie dobry temat do porozmawiania, ale słuchajcie, zanim to chciałbym zareklamować naszego Discorda, który powstanie, myślę, że już w momencie publikacji tego materiału powstanie ten kanał Discord, na którym będziemy chcieli zebrać naszych widzów, zebrać po pierwsze twórców margonemskich na YouTubie, którzy będą chcieli się rozwijać, będą chcieli się podzielić swoimi przemyśleniami, swoimi technikami, więc nie dość, że będzie to kanał dla widzów, to jeszcze będzie to kanał dla twórców, którzy może mają troszeczkę mniejsze zasięgi i zaczęli dopiero na margonemskim YouTubie i chcieliby zebrać sobie pewną grupę widzów. Znaczy, Discord już istnieje, tylko on będzie po prostu zrobiony lepiej, bo to jest stary Discord, ten, którego używałem, i po prostu będziemy prowadzić go z Banixem. On tam będzie miał trochę inną nazwę, będzie jakaś tam oprawa graficzna, ja do tego przysiądę w przyszłym tygodniu. A druga sprawa dość ważna jest taka, że potrzebni są ludzie do zbierania informacji o historii Margonem między innymi, bo planuję robić iceberga i tak jakby były jakieś osoby chętne właśnie do pomocy przy tym, które mają jakieś ciekawe informacje, ciekawe historie, to serdecznie zapraszam na Discorda, bo każda pomoc się przyda. Oczywiście wszystkie osoby, które tam pomagają w tworzeniu filmów, zostaną wspomniane. I tak jak Banix mówił, jeśli są jacyś mniejsi twórcy, którzy chcieliby coś robić na tym YouTubie margonemskim, bo nie oszukujmy się, no ostatnio trochę się mało dzieje, tak? I no dokładnie. Jeśli są jacyś twórcy, którzy, nie wiem, być może chcą jakiś tam porad odnośnie algorytmu, czy jakiś tam współprac z nami, to serdecznie zapraszamy, bo planujemy stworzyć właśnie taką małą ekipkę naszą tutaj na YouTubie, żeby robić coraz tam lepszy content. A co do tematu. Był jeden komentarz, bo dzisiaj będziemy w ogóle nawiązywać do waszych komentarzy. Tak, generalnie podczas całego podcastu, jeśli macie jakieś tematy na podcast, jeśli macie jakieś swoje przemyślenia odnośnie tego, co mówimy, to możecie pisać w komentarzach. I my to oczywiście potem będziemy analizować, być może na kolejny podcast, wasze komentarze, wasze pomysły też przejdą, więc zapraszam do komentowania. Będziecie mieli na tym podcaście, jak i na kolejnych, czy na poprzednich, wszystko podzielone u mnie na kanale rozdziałami, więc jeśli jakiś topik was interesuje, to po prostu możecie sobie klikać, jeśli was jakiś topik nie interesuje, to możecie go po prostu skipnąć, nie? Mhm. Zacznijmy od tego, co w ogóle zainspirowało nas do poprowadzenia dzisiejszego podcastu, czyli jakbyś Banix mógł przytoczyć tutaj pewien komentarz. Wiesz co, ja właśnie sobie teraz tak szybko przeczytałem ten komentarz i może nie chcę, żeby nam filmu zdjęli, więc w tym momencie wklejmy wam ten komentarz użytkownika HitChance. I słuchajcie, no w tym komentarzu chodzi o to, że patrząc na grę, na Margonem jako na grę, no to gra przeszła naprawdę dużo zmian. Czy na nowym, czy na starym interfejsie, no ta gra zupełnie inaczej wygląda, zupełnie ma inne mechaniki i zupełnie na czym innym polega ta gra na co dzień. A wielu graczy nadal patrzy przez takie różowe okulary na to, co się działo w Margonem. No bo nie ukrywajmy, no kiedyś byliśmy młodsi, kiedyś mieliśmy więcej czasu, więcej... Ja na przykład się nie starzeję, bo jestem przedmiotem. Tak, Gandar się nie starzeje, AI. To jest tylko wymysł AI. Ale wracając do normalnych graczy, to wiecie, to dużo osób patrzyło po prostu na tą grę pod kątem tego, że najlepsze czasy popularności tej gry przypadały na to, jak byliśmy młodsi i mieliśmy więcej czasu na grę, nie irytowało nas tak to wszystko, bo wiedzieliśmy, że jak nie zbijemy tego tytana, a to spoko, to jutro też będzie wolny, to sobie zbije go, nie? Na takiej zasadzie.
No dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda ale według mnie. Ale cofniemy się do czasów, kiedy w ogóle nie było tytanów. Tak, to jest, wiesz, to jest, mówię na moment dzisiejszy, żeby gracze mniej więcej to zrozumieli, o co nam chodzi. I tak jak mówię, ten komentarz, no tutaj pięknie pokazuje, jak wygląda dzisiejsze Margonym, gdzie no niestety wiele mechanik, znaczy niestety, stety dla graczy, ale no niestety dla naszych wspomnień, wiele mechanik, które są dzisiaj wprowadzane, są o wiele lepsze. I... Na przykład nowy silnik. No i się zaczęła dyskusja. I otworzył puszkę Pandory. Słuchajcie, ja wiem, że i możecie oczywiście podzielić się w komentarzach, co o tym myślicie, który silnik, który interfejs jest lepszy. No ja osobiście jestem za stroną SE z tego względu, że gram na SE i jest to dla mnie właśnie powód nostalgiczny. Powód no bo do dumy. Nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Eni ma wiele mechanik, które nie są jakby dostępne na SE. Chyba, że no za pomocą zewnętrznych dodatków, tak? Ale mówimy o takim czystym interfejsie. No to jeżeli mówimy o czystym interfejsie, no to Eni wypada dużo lepiej tutaj od starego interfejsu. I kwestia tego, że czy można to nadrobić dodatkami? Pewnie można to nadrobić dodatkami, ale wiecie, no ja jako gracz wieloletni, który już te dodatki ma opracowane, który już tych wiele dodatków ma jakby za sobą, wiem, których używać, których nie używać, które działają dobrze, które działają gorzej, a i tak się cały czas coś psuje. Tylko, że no właśnie, kwestia u mnie, że ja sobie nie wyobrażam grać na Eni, no bo nie jest to samo Margonem, które ja pamiętam za dziecko, tak? Po co ja otworzyłem tą puszkę Pandory? On, no powiem wiesz. Wam, że on na każdym streamie musi się kłócić o Eni versus SE, nie? To jest już normalnie... Ale czy nie na to każdym? Jest tradycja streamów. Na każdym streamie. Ja już nie mam siły. Wiesz, ja myślę, że... Dobra, Bajs, ja takiego... akceptuję, że ty grasz na SE i nawet nie powiem, że jesteś upośledzony. Tylko po prostu, no... nie, ale wracając. Robiłem ostatnio takie ankietki też, nie? Tak, kanale. Odnośnie tego, co nas trzyma w tej gierce i które lata wspominam najlepiej. I propos właśnie SE. Mnie to zdziwiło, że tam jest 2006-2009 rok, że jest tak mało ludzi, nie? Największy, i to widać no, właśnie pika, gdzie po prostu ten pik tych graczy był chyba 2010-2017 najwięcej. Tak. Z tego, co tutaj widzę w ankiecie, brało udział prawie 350 osób. To też gdzieś myślę, że wrzucimy tutaj. I jeżeli chodzi o najlepsze lata Margonem, jakie wspominają gracze, no to wspominają właśnie od 2010 do 2017, to aż 84% ankietowanych, więc no dość więc dużo. Więc to widać właśnie, kiedy ludzie po prostu najwięcej grali według mnie, nie? Bo te wczesne lata to jednak ta liczba graczy była mała, a od 2010 roku, kiedy wyszedł właśnie nowy silnik, czyli te wasze SE ukochane, to wtedy gra zaczęła się rozrastać, więc dlatego tak dużo ludzi czuje właśnie nostalgię do SE, nie? Tak. I nawiązując, wiesz, do drugiej ankiety, która była przeprowadzona na twoim kanale, no tutaj już trochę mniej osób brało, bo 240, ale nadal spora liczba, myślę, że badanych. A bo wiesz co, bo ona no dopiero to... wczoraj była, ona jest od wczoraj, aha. Też, ona zbiera, nie? Także tam dokładnie, myślę, że no to dokładnie. No więc słuchajcie, w 24 godziny 240 osób odpowiedziało, że no to, co nas trzyma przy Margonem, to jest nostalgia, tak? I myślę, że to jest dość dobre odzwierciedlenie. Ale powiem ci, nie spodziewałem się, że aż tylu ludzi to odpowie. Ja myślałem, że będzie więcej rywalizacji, nie? A tej rywalizacji ja nie ma aż tak dużo dziwię. Tam. Ja się jakoś nie dziwię, że tyle osób siedzi w tej grze ze względu na nostalgię. Wydawało mi się, że troszeczkę więcej będzie klany znajomi. No mi też się tak wydawało, ale jeszcze przyzwyczajenie, ja dałem to, nie? Myślałem, że to będzie miało najmniej. A z przyzwyczajenia też trochę tych procent ludzi siedzi, nie? To jest ciekawe. Ale wiesz co, czy to nie jest takie stwierdzenie, że przyzwyczajam się do posiadanego eku, do posiadanych przedmiotów, no do jakby statusu też, w tej grze? Ale wiesz, do dziennych, na przykład na starych serwerach, gdzie trzeba te... No tak, gdzie wiesz, gdzie gracze cały czas te dzienne robią, nie? Ja w ogóle zauważyłem ciekawą sprawę odnośnie Margonem, że Margonem jest bardzo dobrze przemyślane względem tego, jak powinna działać gra MMORPG, czyli utrzymanie gracza przy gierce. Bo tak jakby Margonem ma tyle mechanizmów, które sprawiają, że musisz ciągle siedzieć przy tej gierce, żeby po prostu nie tracić progresu. Jeśli chcesz coś osiągnąć w tej gierce,
i zostać takim prawdziwym tryhardem, to musisz zrezygnować z życia prywatnego tak naprawdę, nie? Żeby grać te eventy. I no albo przeznaczyć razy... dużą sumę gotówki, nie? Albo gotówki, nie? Ile razy była właśnie taka historia, że ludzie brali urlop, bo event był, nie? Bo zasady klanowe były na przykład punktowe. Ale słuchaj, ja znam taką sytuację, że... no nie będę mówił osoby, ale... że ojciec mojego znajomego, jak grał w Margonem, to potrafił siedzieć nocami, wiesz, kosztem, nie wiem, no, swojego zdrowia. Tak, to wiesz, stare czasy były, gdzie no XP-nie powiedzmy tam 230 plus było no praktycznie niemożliwe, na dziennych się opierało, ale gość grał i to grał równo w tą gierkę, gdzie stworzył no jeden z większych klanów swojego czasu na jeden z publików, ale no wiecie, ja to widziałem tak jakby od środka, nie? I dla mnie, no nie chciałbym, żeby tak wyglądało gdzieś tam. Ale wiesz, no ja patrząc na moją grę na Tempeście, to też jakby nie patrzeć, mega dużo czasu poświęciłem. Margon to jest gra, w którą w ogóle najwięcej grałem w życiu. I to ostatnio miałem właśnie taką przekminę, jak siedziałem na kiblu, czyli najlepsze przekminy życiowe. Ile czasu nie wziąłeś człowiek... telefon ze sobą po prostu. Nie no, wziąłem telefon. Ile czasu człowiek traci na tą gierkę? Bo zobacz, jak ta gra się rozwijała, ile mamy takich mechanik uzależniających, nie? Takiego grindu, no tak, ale to nie jest taki grind, nawet XP-nie. I to w sumie, jak teraz się cofniemy do tych początków Margonem, bo jak już wiecie, no ja trochę tych filmów historycznych zrobiłem, siedzę często na Waybacku, analizuję tą historię, gromadzę te stare informacje, bo między innymi na nostalgii czy historii polega mój content na kanale, nie? Kroniki czy historia Margonem. I sporo rzeczy widziałem na tych forach, kiedy się cofałem w czasie. Miałem takie narzędzie, to pewnie większość osób wie, może niektórzy nie wiedzą, które pozwala nam przeglądać strony internetowe sprzed paru lat. I ja tam widziałem takie rzeczy, jak między innymi chyba najciekawsza rzecz, jak Tinker... bo jest coś takiego, że w domu schadza jakiś łysol, nie? I kiedyś, to jest znany mem, że kiedyś nie mogę z nim się przespać jako facet, tylko jako baba, nie? Bo to było zakazane. I generalnie ale... temat homoseksualizmu Margonem też jest ciekawy, bo ja znalazłem komentarz Tinkera kiedyś, który mówił, który pisał na forum, że akceptuje homoseksualistów, ale nie za bardzo chciał mieć ich w swojej grze, czy coś takiego. I takie rzeczy były na forum ale pisane. I zobacz, jak się to wszystko zmieniło, tak? Margonem... W jednym z legendarnych, myślę, że questów, czyli questie z Helmem Dena, do tej pory chyba, z tego co pamiętam, bo robiłem tego questa na streamie, do tej pory jest możliwość wybrania opcji dialogowej, żeby Den został z tobą, a nie wracał do tej swojej ukochanej, nie? No tak, w sensie, ale zawsze ktoś się zmienia. Margonem nam pokazuje trochę też naszą historię, bo to już jest 18 lat. To zobacz, ilu ludzi ta gra wychowała. Tak samo patrząc nawet na te wyniki tych moich filmów, ten Margonem z 2006 roku. Ile osób tam pisało komentarzy, ile to osób zobaczyło, nie? Bo taki content margonemski na ten moment, taki nie wiem, typowo let's playowy, to powiedzmy maksymalnie może, nie wiem, z 5 koła teraz osiąga, bo teraz też jakby nie patrzysz, tych graczy jest mniej, nie? Przez to, co tam się stało w ostatnich latach. To mówię o botach i... Myślę, że tak. I wiesz, dużo ludzi tak jakby nie gra w tą grę, ale kiedyś grało i oni myślą, że ta gra jest taka sama, jaka była kiedyś, a ta gra się mega zmienia. Przecież te zmiany ostatnie, już nie ma nawet wielu questów takich legendarnych, typu, nie wiem, chyba z Hobbitem nawet nie ma, nie? To był jeden z lepszych questów, nie bo nie ja wiem, wiesz, ja questów z Margonem, wiesz, że ich nie lubię za bardzo, dla mnie to są klikacze. No tak, tak. Ale kiedyś, jak się było za dzieciaka, te questy były jeszcze gorsze, ale się je robiło, bo po prostu to był jedyny content tak naprawdę. Kiedyś my nie graliśmy jak teraz dla legend, nie? Tylko graliśmy właśnie dlatego, bo też to, co ci mówiłem wcześniej, nie było jakichś tam komunikatorów typu Discord. Mówię tutaj o latach, nie wiem, 2006, tak. Powiedzmy tam 11, bo tam potem się na Skype zaczął siedzieć, czy tam na TeamSpeaku, ale przed tym to po prostu wchodziłeś do gierki, żeby poznać znajomych, nie? I ta gierka w ogóle miała inny vibe, jak legi jeszcze nie miały bonusów. Nie, to, jest, tak to w ogóle, ja pamiętam pierwszą legendę, którą sprzedałem w życiu, którą wydropiłem, to były buty z Rozgulagem. I wiesz, na tamten moment, zraz gulagę, i one na tamten moment, nie wiem, ja za nie chyba 80 milionów dostałem i to była dobra cena. No tak. Była dobra cena za te buty. Bo legi kiedyś tylko miały lepsze staty, nie?
Tak. I one po prostu miały lepsze statystyki. Jakby, wiesz, ja w heroicznym EQ za to 80 milionów, bo heroiki, no nie wiem, po 5 milionów, 6, 7 chodziły, no wygrywałem z tym gościem, który miał unikatowe i te buty, nie? No, chodzi właśnie o to, nie wiem, że... Te miliony zdobył. Wielu ludzi żyje taką nostalgią do tej gierki, między innymi dlatego, że kiedyś ona była taką... czymś, co spajało community, nie? Wracaj ze szkoły, pisaj sobie z jakimiś tam dziewczynami, tak, witam, tak, tak, nie? Czy tam z kolegami. I tak jakby nie byłeś nastawiony na grind, tylko byłeś nastawiony bardziej na element MMORPG, który już według mnie trochę zamiera w tych grach, czyli na socjalizację, nie? Tak, jeszcze wiesz, no często było tak, że tak jak na przykład u mnie, pół szkoły grał w Margonem i tak naprawdę każdy gdzieś tam miał jakąś swoją... swoje, no nie wiem, domysły do niektórych rzeczy, wiesz, nie znaliśmy tej gry. My, no nie wiem, pamiętam, że na tamte czasy to wbicie, nie wiem, setnego poziomu to był wyczyn. Zresztą, no w ogóle w Margonem kiedyś wbicie setnego poziomu to był wyczyn. Tak, wszyscy tak ci gratulowali, gry, nie? Tak, tej gry się nie znało, nie? Nie znało się mechanik, nie znało się zakończenia, nie znało się możliwości, jakie ta gra przynosi. Ile tajemnic, wiesz, było. Wiesz, tak, ile tajemnic, te wszystkie, wiesz, zamknięte domki gdzieś na mapach. No to było, wiesz, to było... Adminu wow, widziałeś jest... na tym. No właśnie, stare właśnie... Margo miał, jak było takie bardziej kameralne, to miało jednak ten swój klimat. Bo wiesz czemu? Bo wtedy była ta otoczka fantasy bardziej. Też sobie pomyśl, jaki ludzie kiedyś content robili. Jakieś gazetki były, nie? Fanarty na forum. Mhm. Forum w ogóle jak żyło kiedyś. Przecież... Forum myślę, że bardziej żyło. No tak, no i o wiele bardziej. Uzbieranie, powiedzmy, pewnej liczby reputacji na forum, to było coś, nie? Jak ktoś miał, nie wiem, 100 reputacji, to... Ale też ile wątków było kiedyś... kultowych na forum, ile tematów było? No tak, przecież... teraz po co wchodzić na forum? Na forum wchodzić teraz, żeby sprawdzić, dabić jak się robi questa, bo zapomniałeś... Dabić reputację, pochwalić się legami. I pochwalić się legami, tak, nie? I to jest jedyne, co... No a kiedyś to było tak, nie? Że siedziałeś sobie, ekspiłeś i na przykład sobie przeglądałeś forum, jak ci ten mopki respił, pisałeś sobie tematy jakieś tam. Wiesz, jak ja się ostatnio nazywa, też to na to zwróciłem. To jest karczma? Ten, bo się pamiętam. Zaraz ci powiem, jak to się nazywa, bo właśnie wejdę sobie. Tam na ten... się reputacji nie dostaje, ale tam. Karczma, głupoty, no. No, tam się głupoty zawsze pisały jakieś, to ja tam pamiętam. Kiedyś... Dokładnie, i wiesz, i druga sytuacja. Ja sobie dzisiaj tak siedziałem, może nie na kiblu, ale. Ale sobie XP'em, no bo wbiłem sobie tą 300 na Starku. I tak właśnie sobie rozkminiałem, że kurde, jak się kiedyś wykonywałem questa, wiesz co, tego z wiedźmami na 255 poziom, nie? I tam w pewnym momencie trzeba było się udać do gildii kupców w Karakachan. I przypomniałem sobie właśnie, jak kiedyś, wiesz, chodziło się tak naprawdę po całym świecie Margonem, szukając ciut lepszych przedmiotów, żeby założyć. Jakby, wiesz, dzisiaj zaczynasz grę, masz mapę startową, praktycznie na tych itemach do mapy startowej to lecisz do 30 poziomu i to spokojnie, nie musisz ich zmieniać. A może ewentualnie bronię tylko i wyłącznie, ale tak to nie musisz zmieniać tych przedmiotów i lecisz na tych przedmiotach. A kiedyś tą grę się poznawało, wiesz, nie wiedziało się gdzie co jest. Ja pamiętam, że jak wiesz, doszedłem pierwszy raz do Midhar i zobaczyłem, że tam można kupić przedmioty na wyższy poziom, to mnie na około 50. To wow, no przecież te pierścienie z Midhar, z leczenie na 55 poziom, może pamiętasz? Takie zielone one były, czy jakoś no było tak? Było coś, ale Midhar też miało inną zaletę. Bo no, Midhar się zarabiało na potionach, nie? Sprzedając je drożej. Tak. No, no i okropny quest, czyli quest do tej pory chyba go nigdy nie wykonałem. To był quest. Jakby, o tak, mógłbym wykonać ten quest, nie? Zaraz ci powiem, o który mi chodzi. Mógłbym wykonać ten quest, ale zepsułbym sobie takie poczucie tajemniczości tego questu i takiego, wiesz, legendy mojej, że nigdy go nie wykonałem, to jest quest z językiem wężowym. Nie, po prostu się nigdy go nie chciało zrobić, no nie oszukujmy się. No tak, nie? Znaczy, wiesz... Nie no, stare questy były strasznie męczące, tak naprawdę. Te obecne questy, co oni dają, bo to też jest kolejny temat, który trzeba będzie poruszyć. I to, co Salem między innymi mówił kiedyś w wywiadzie, który macie między innymi właśnie na tym Discordzie, o którym wspominaliśmy. Że ludzie... To jest klucz w sumie tego tematu, że my patrzymy przez różowe okulary, bo rzeczywiście parę rzeczy kiedyś było lepszych niż teraz.
ale też nie da się zapominać o tym, że Margonem kiedyś było strasznie męczące do grania w wielu aspektach, nie? I między innymi te questy. No tak, nie? Dzisiaj to przynajmniej robią te klikacze, że każdy ma w dupie tą fabułę, bo fabuła w Margonem jest, ale nikogo nie interesuje, nie? Może teraz tam trochę ją rozbijają przy tych herosach, ale no... Problem fabuły Margonem jest taki, że ona nie ma głównego wątku, a gracze Margonem nie są zainteresowani praktycznie fabułą, tylko itemami, nie? Bo tutaj każdy gra dla grindu, no nie oszukujmy się, no 95% graczy gra dla grindu i mało no się tak, z takich graczy, dany przedział jak najszybciej. Mało jest takich graczy, których interesuje, nie wiem, questy, interesują socjalizacja, to są pojedyncze osoby i to tak naprawdę często te osoby, które kiedyś to grały i myślą, że gra wygląda tak samo jak kiedyś, nie? Mhm. Albo ktoś, kto wraca po 10 latach. No tak, i to bardzo dużo ludzi właśnie w komentarzach po tymi moimi filmami z historii Margonem pisało takie komentarze, czy warto wrócić. No ja pisałem, że warto spróbować, tak, ale ta gra się bardzo różni. To co tak, my mamy nie teraz, się... to są dwie różne gry, nie? To jest tyle tak, zmian, ja myślę, co zaszło, że... Taki apel do osób, które myślą o powrocie do Margonem, że nie nastawiajcie się, że to będzie to samo. Bo to nie będzie, ta gra została w pewnym momencie... nie wiem, 6-7 lat temu, została tak przejęta przez rosnącą inflację, przez brak ekonomii jakiejkolwiek w tej grze. Dodatkowo do tej multy, nie? Też doszły. Tak, tak, zostało to tak zniszczone, że ta gra zupełnie inaczej wygląda, nie? I teraz sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś planuje wrócić do Margonem, okej, chce wrócić, chce poczuć jak to było, poklikać sobie, no to nie wygląda tak samo. Miasta są puste, praktycznie cała komunikacja socjalno-handlowo-organizacyjna Discord. Dzieje się na Discordach. I czarny rynek jeszcze, tak? Na Discordach. No tak, i czarny rynek Discorda, no gdzie, no nie oszukujmy się, każdy większy świat publiczny, no bo ja nie mówię o publikach, które wiesz, które no, są bardzo zamknięte i małe stosunkowo. Ale mi się wydaje, ale... że nawet wiesz, na privach i tak dalej, no ten handel za złotówki, czy kontami... Ale to się tak, to się przelało na całe Margonem, nie? Jakby... No tak, bo kiedyś to, właśnie, to jest kolejne, że kiedyś to było, ktoś gra na multi, krzyboci, to było takie... Nie? Ja się dzisiaj śmieję z ludzi, którzy nie grali w tą grę ileś lat i na przykład dla nich mulcenie jest czymś nienormalnym, bo gdyby pograli na publikach albo na jakichś większych privach, to by wiedzieli, że to jest norma. Każdy klan praktycznie w Margonem większy mulci, tak? To myślę, że tak. To już nie jest nic takiego. Dopiero teraz i to chwała Garmory za to, bo Garmory też trzeba pochwalić, bo ja będę robił teraz recenzję Margonem, robiłem Alcatri i też chcę recenzję Margonem, bo jednak Margonem, nie ukrywajmy, to co działo się w ostatnich latach, jeśli chodzi o multy i boty, masakra ich podejście było, tak? Ale widać od roku mega progres, wprowadzane nowe mechaniki, zniszczą ten klimat, w tym sensie, że te przerabiałem te ekspowiska, te miasta, ale oni starają się to wszystko uporządkować i też będę o tym mówił. I uważam, że ostatnie zmiany i ta droga, którą idzie teraz Margonem, to jest słuszna droga. Bo nie, okej. Tu się z tobą zgodzę, bo tak jak ja też wspominałem na jednym z moich filmów... Bożka, nie dokończyłem, nie? Bo zaczynają realnie banować multy, boty i wracamy do tego, co było kiedyś, tylko w nowy sposób opakowane. I jeśli Garmory będzie szło cały czas tą drogą, to myślę, że ta gierka może spokojnie kolejne 10 lat propsować sobie, nie? Nawet w tej przeglądarce, mimo że to się spasuje bardzo. Że ta ekonomia wróci? Zależy, wiesz, bo... Zawsze będą bociarze, zawsze będą mulciarze, bo tego nie da się tak zwalczyć, nie? I ta ekonomia to też nie jest... To Garbar po prostu musi... Oni na przykład regulują ekonomię też robiąc loterie, nie? Jakieś tam licytacje, tam była jakaś licytacja też takich pierdół, tam jakieś skinów i tak dalej, nie? Oni też ja na to nigdy nie zwracam uwagi, ale no była. Myślę, ale dobra, ja nie mówię o ekonomii SEO. Mówię o ekonomii itemków. Ale nie, mówię itemków, w sensie, że o co ci chodzi teraz? Tak, no bo nie oszukujmy się. Ale co z tego, że wydasz, nie wiem, 1000 zł na SEO-ki i kupisz, zrobisz sobie zarąbistą loterię na to, zdobędziesz parę kamyków i w ogóle jak finalnie w starciu 1-1 jesteś słabszy, nie? Od gracza, który to 1000 zł przeznaczył, powiedzmy, Bo ty gadajesz o ekonomii. Ci chodzi o ekonomię. O ekonomii gry jako wewnątrz, nie jako z waluty premium, ale mi chodzi o ekonomii gry jako dla graczy, nie? O to mi chodziło. Ale to w jakim sensie według ciebie jest to ten
zaburzone. Znaczy, teraz. Wydaje mi się, że to już jest tak daleko posunięta rzecz, typu itemy sprzedawane za złotówki. A, w tym sensie. No to tak, tak, tak. Znaczy tego się to nie już, da kontrolować, że to nie wróci, wiesz? Nie? Tego się, ale kiedyś też tak było, bo ludzie myślą, że botów czy multów nigdy nie było. No, kiedyś to w ogóle jeszcze bugi były. Przecież ja jestem... Nie no, wiesz, ja opowiadałem o tym bugu z Perkona, tak? Co inflację zrobił wtedy. Tak jakby... Tak, no... ale wiesz, no były te klikacze, że stałeś w jednym miejscu i ustawiałeś, nie wiem, no taki ale programik, który ci myszką klikał autoklikar, w jednym miejscu, żeby no przecież pierwszym... przez to, że był autoklikar, no. To oni zmienili respawnienie tych E2-ek na różne te, nie? Tak, 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 no. Wiesz co... No jest, pamiętam, że jak zmienili tak randomowe te, jeszcze chyba nie wprowadzili tego, bo kiedyś jak stałeś na miejscu... E2, no, no. To jak zrespiła na tobie, to padałeś automatycznie, nie? Kiedyś w ogóle E2 też miały coś takiego, że były słabe. I ja pamiętam, jak oni pewnego dnia, ekspy sobie kurwa na blinach i nie wiedziałem, że E2 zostały wzmocnione. Mhm. I kiedyś władcę rzekł, mogłeś sobie zbić w jakimkolwiek tam ekwipunku, nie? Poszedłem, no tak, dostałem tak, takiego no. Gonga, że mnie wywaliło z kapci, nie? I myślę sobie, co jest? Znaczy ale, tak, wiesz, teraz, ale właśnie, teraz... a propos starych mechanik. Zobacz sobie, jakie kiedyś były bardzo słabe mechaniki. Kiedyś nie było okienka lootu, że wiesz, miałeś te łapki i tak dalej. Mhm. Tylko każdemu w sakwie się to respiło. I kiedyś gra była mega niesprawiedliwa w tym sensie, nie? Dodawałeś kogoś do grupy i mógł ci po prostu ukraść item. Na przykład mając profę, no. Która tego nie może założyć. I generalnie to, co Salem właśnie, co wspominałem, pisał i ten komentarz, który wcześniej był przytaczany, to też trzeba by poruszyć wątek tego, że my przez te różowe okulary patrzymy na tą grę też z perspektywy tego, że byliśmy młodsi, mieliśmy więcej czasu. Jak ten chłop napisał, tak? Teraz pracujesz 12 godzin w fabryce azbestu, a kiedyś byłeś dzieciaczkiem, tak. Sobie kupowałeś kolkę, kupowałeś sobie chrupeczki i grałeś sobie całe dnie. A teraz co, wracasz z pracy, wywalasz pół pensji na legendy, zatrudniasz jakiegoś maćka, zatrudniasz jakiegoś maćka, żeby ci farbił ulepę, nie? Za 100 zł. Dokładnie. No teraz ta gra to... Ta gra w ogóle mi się wydaje, że Margonem z takiego MMORPG fantasy właśnie, co nas wychowało, które tak jakby jest nieodłączną częścią jakichś tam wspomnień naszych, to teraz jest trochę takim... Dla wielu ludzi nad biznesem, tak? Bo temat, który też jest mało poruszany, to taki właśnie, co ty mówiłeś o legendach za złotówki, o sprzedawaniu złota za pieniądze. To jest, zobacz, jaka to jest szara strefa. Przecież nikt od tego podatku nie odprowadza. Nikt tego nie kontroluje. No nie, i ta gra wiesz, tak jakby jak... dla wielu osób, ja jestem w stanie, ja znam takie osoby, które zarobiły sobie na itemach z tej gierki na przykład samochód, nie? Więc... Słuchaj, to na... I to jest nie do pomyślenia. Informacje. Jakby stary gracz, tak jakby weźmiemy starego gracza z tych starych czasów do naszych czasów i on by zobaczył, jak ta gra teraz wygląda, to chłop by zawał dostał. Dokładnie, więc... wiesz. Ja ci powiem sytuację, ostatnio na streamie gadałem z... No nie będę mówił z kim, nie będę mówił o jakimś świecie prywatnym, ale... Na streamie, a jak on hejtuje Garmory na streamie widzowie, zapraszamy na streamie do Manixa. Zapraszamy na streamki. Ale słuchajcie, ale sytuacja wyglądała w ten sposób, że... Doszły mnie informacje, że jeden z założycieli światów prywatnych musiał założyć firmę, żeby rozliczyć sprzedawane zapy. Cześć? Ale to prawda jest? Że to szło w tak wysokich, ale to że w sensie są dowody tam lat... na to, czy to jest po prostu ten? Bo znaczy, no ja myślę, że jakby poszukał i znalazł bo to też wiesz, ludzie wiesz, różne no, rzeczy sobie gadają, teraz, nie? Znaczy, wiesz... Ja no, rozmawiałem z jednym byłym zarządcą świata prywatnego, zresztą bardzo myślę, że znany wszemi wobec, ale nikomu nie będę mówił. I rozmawiałem o jakich kwotach tam były mówione, wiesz, no jeżeli powiedzmy zap kosztuje 50 zł, ja ci powiem tak, zap kosztuje 50 zł i potrafił jednego dnia dodać 5000 osób. Szybka matematyka, nie? Gry to jest kasa, no też jak... Podawałem kiedyś wyniki... gry to jest kasa, dokładnie. Wyniki, ile Garmory zarabia. No Garmory to, wiesz, zarabia miliony tak naprawdę, nie? Przecież ludzie no wydają tak, taką tak, kasę. Dokładnie. To jest właśnie to, że im się tak jakby... Jeśli gra by była taka jak kiedyś, czyli wiesz, kolorowa, cukierkowa, siedzimy sobie witam, piszemy sobie głupoty z jakimiś tam dziewczynami w podobnym wieku,
chodzimy sobie z kolegą na ekspa. Wydaje nam się, że to są dziewczyny. To były piękne czasy, tak? Dużo rzeczy się w nich działo. Tak, gdzie wiesz, ale to leciało też... się na aukcję, kupowało się jakiś unikatowy pierścień, żeby jej dać, nie? Tak, no to, to wiesz. Tyle wspomnień, śluby, w ogóle wiesz, nie? Ale ta gra nie ma tego klimatu i już nie będzie go miała. Bo nie, ta gra teraz z projektu magisterskiego po prostu zmieniło się w korporację, tak? I im zależy na tym, żeby zarabiać. To, co mówiłem wcześniej. Gra ma takie mechanizmy, żeby utrzymywać was jak najdłużej przy gierce. Do tego są ukryte mechanizmy typu właśnie czarny rynek, tak? Żeby w tej... Ludzie się nakręcają na tą rywalizację też często. Najwięcej kasy wydają tryhardy, spłacańce, którzy po prostu kupują często... bardzo drogie legendy, nie? Za PLN-y. No tak, wiesz. Do tego jeszcze kwestia teraz ulepa doszła i... 8-10G, a no uśredniając, że załóżmy 1G tego, co słyszałem na publikach, to jest 100 zł, no to macie 1000 zł za przedmiot. A tych przedmiotów jest, no... No dużo. A jeszcze do tego konta dolicz, bo konta też przecież trzeba kupować, żeby wygrywać. Tak, konto swoje, wiesz. Często, ja zauważyłem, bo ja siedzę na tych grupkach facebookowych, z Margona nie wiem, czy korzystasz, ale ja sobie tam lubię, wiesz... Ja Facebooka nie używam. Patrzeć. Ja, wiesz, ja nie mogę Facebooka użyć, bo ja nie mam twarzy. A, no tak, ja nie używam Facebooka. No. Wiesz, wiem, dlaczego iPhone'a nie masz, bo Face ID by ci nie działało. Oczywiście, że ja nie mam. Ja jestem tak naprawdę widzowym wytworem Banixa w AI, żebym miał z kim gadać, a nie do siebie. Moja dwubiegunówka tutaj działa prężnie. A wracając, wiesz, sytuacja, gdzie sobie siedzę na Margonem, na tych grupkach Margonem i tam jest taki dość duży trend, może widzowie w komentarzach się ze mną zgodzą, że często wrzesień, październik, czyli moment, gdzie kończą się wakacje, ludzie wracają z zagranicznej pracy, jest multum, ale to multum takich ofert, że kupię konto do 1000 zł, kupię konto do 500 zł, no i ludzie bez problemu znajdują te konta, nie? No właśnie, to jest też dobre w tych ludziach, którzy wrócą z zagranicy z pracy. Za granicą, i... nie? Zarobi sobie jakiś tam hajs w euro i coś. Zamiast sobie zainwestować to. A dobra, Margane. Właśnie, jeśli ktoś z was widzowie siedzi za granicą, to wytłumaczcie mi ten fenomen, bo to ja tyle przypadków już na swojej drodze widziałem, że chłopy, wiecie, pracują za granicą i wydają masę kasy na Margo. I pytanie, czemu oni grają Margonem? Skoro mają jakieś zasoby pieniężne, czemu na przykład nie zagrają jakieś lepsze gry, typu, nie wiem, WoW na przykład, tak, albo ESO, tylko zawsze tego Margonem wracają, czy dlatego, że brakuje polskiej gry, na przykład za granicą, czy o co tutaj chodzi, nie? Bo jest tam masa osób, która siedzi poza Polską i gra w Margonem, między innymi, i też miałem takie wrażenie, że dlatego, że po prostu nie chcą tracić tego związku z Polską, nie? Bo to jednak polska gra jest, jakby nie patrzeć. Ja bym tutaj widział troszeczkę inne stwierdzenie, dlatego, że Margonem jest grą, gdzie jak już ogarniesz, załóżmy, jedną profesję, to jesteś w tej grze dobry. No i wtedy wystarczy tylko tak dozbierać sobie albo dokupić sobie eku. Bo jeżeli nie ogarniasz gry, to nawet jakby się najlepsze przedmioty, to tej gry nie ogarniesz. I uważam, że Margonem jest... wiesz, tacy gracze, którzy już grają lata i w ogóle no, mają te swoje profesje ogarnięte, to właśnie tutaj przychodzi, wiesz, taki motyw, że oni nie chcą zaczynać nowej gry, której musieliby się uczyć od nowa. Tak, no bo tu chodzi też, że im się expić nie chce, bo to expie nie wiadomo jakie jest, tak? Wolą sobie kupić już tak, wiesz, przedziały. Chociaż wiesz, no jest pełno gier, gdzie to expie jest przyjemne, szybkie i bezproblemowe. Patrz, nie wiem, WoW teraz na retailu, nie dla mnie jest zbyt casualowe akurat te expie. Tak, ale jest to proste, nie? Czyli wchodzi nowy gracz. No teraz się wszystko ukraść. I spokojnie sobie ten maksymalny poziom może wyexpić. W Margonem też się stało to proste. Zobacz sobie instancje, które weszły. Zobacz sobie questy, które są właśnie klikerami i często tylko wystarczy, wiesz, są automatyczne dialogi. Nie trzeba naprawdę nic robić. Raz może wskoczyć, przynieść jakiś przedmiot i to XP nie jest o wiele prostsze niż słuchaj, kiedyś. Gatunek to jest, MMORPG i to możecie widzowie sobie obejrzeć ciekawy podcast u Banixa z Nexosem. Nexosa możecie kojarzyć, to jest youtuber, który ma 100 tysięcy subów. Z WoWa właśnie. I omawialiśmy temat właśnie kondycji MMORPG. I generalnie gry MMORPG są upraszczane, dlatego że no pod młode pokolenie, żeby zachęcić tych dzieciaków, no bo nie oszukujmy się. Tak. My, stare dziady, traciliśmy mnóstwo życia, mamy twardą psychę
I my jesteśmy wychowani w takich czasach, kiedy naprawdę było ciężko, tak? Tym starym Margonem mówię, wyekspień kiedyś na Perkunie, wbicie 200 poziomu, to było jak praca w kopalni. Tak, to nawet nie torfu. A teraz to jest... Te gry muszą być upraszkane. Spójrzcie, wiecie, ja nie hejtuję młodego pokolenia, ale widać, że wszystko dla nich jest upraszkane. Nawet istnienie TikToka, tak? I są bardzo proste treści, bo dzieciaki, jak to w bombie było, lubią słodkie, lubią proste rzeczy. Tak samo w grach MMORPG i to Margonem też widać, że Margonem jest upraszkane i będzie upraszkane. Margonem nie będzie już taką tryhardową grą w przyszłości, bo ludzie odejdą. Dlatego według mnie, możecie powiedzieć to za parę lat, że Margonem będzie upraszkane. Mi się wydaje, że nawet w pewnym momencie oni zmienią system eventów też na prostszy, taki mniej tryhardowy, nie? A wiesz co, ja się nie zdziwię, jak zostanie wprowadzone coś na zasadzie instant 300 level za SL-ki. Nie, tak to wątpię, to już było za mocne. Nie, ja ci mówię, nie zdziwię się, jak za parę lat nie, tak będzie. Nie, nie zrobiłem tego, bo nie ma endgame'u w tej gierce. Jakby tutaj był endgame jak w WoWie, bo ja wiem, że ci chodzi o WoWa między innymi. Ale to... No, między innymi, no. Nie, bo to... Albo nie, albo do 200 poziomu. Ale Margonem nie ma endgame'u, stary. To nie ma sensu tutaj. Oni, zresztą to im się nie opłaca finansowo. Bo mi się wydaje, że więcej chłop wyda w drodze expiąc ten level, niż jak miał auto 300, plus to było takie kontrowersyjne, no tak, nie? Że... Wracając też do uproszczenia gry, to patrz te pakiety, które masz w aktualnościach. No i jakby, okej, okay, ja się nie ukrywam. Dobra, ja ale to jest podcast o nostalgii, a nie o tej kasie, bo ty ciągle o tej kasie gadasz. Wiesz, mamy temat, który tam poruszyliśmy, że Margonem kiedyś było trudniejszą grą. I to rzeczywiście. I Margonem nigdy nie będzie takie, jak było, to trzeba wrócić. Bo tak jak mówię, no... Te kwestie upraszczania gry, tak jak instancje, tak jak te pakiety startowe, gdzie no kiedyś, wiesz, poznawałeś całą grę, czyli tak, okej, okay, to miasto jest tutaj, w tym mieście jest to, tu muszę ekspić, teraz tego nie ma, teraz wbijasz sobie, zaczynasz sobie grę, kupujesz sobie pakiet, gdzie masz teleporty praktycznie do wszystkich miast, jedynie do Karkahan musisz sobie podejść, ale co to jest podejść sobie dzisiaj do Karkahan, jak wszyscy wiemy, gdzie jest, nie? Mam dobry temat, jak nazwać ten podcast. Margonem. Teraz gorszy czy lepszy? Kiedyś to było. Ja myślę nostalgii, kurwa. Dobra. Wracając. Nie, bo ty zaraz znowu zakręcisz jakiś ten. Ale słuchaj, na tym polegają podcasty, no, że rozmawiamy tak, po prostu. Ale odchodzimy od clue, tak? Czyli... Chujowe rzeczy w starym Margonem, rzeczy, których nienawidziliśmy i chwała Bogu, że już ich nie ma. Dobra, to jeżeli mówimy o rzeczach... A potem przejdziemy do rzeczy, za którymi tęsknimy, nie? Okej? Okay? Dobra. Panie Banix? Okay. Bo ja wiem, że zaraz odpłyniemy na jakiś temat, na który można by osobny podcast robić. Wiesz, ale to jest piękne, ja dlatego lubię podcasty, że to po prostu lecisz. No tak, ale nie można aż tak od tematu, nie? Dobra, rzeczy, których nienawidziłeś starym Margonem. O Jezu, rzeczy, których nienawidziłem starym Margonem? Muszę sobie przypomnieć, czego ja nie lubię w tej grze. Myślę, że mozolnego ekspienia. Wiesz, teraz jakby ekspienie jest łatwe, są grupki. A kiedyś miałeś tylko tam kilka ekspowisk, patrz, koboldy, patrz. Co mi się tam jeszcze przypomina? No patrz SK, gdzie miałeś grupki. A tak to, no głównie moby były pojedyncze, max dwuosobowe grupy. Dzisiaj jest o wiele łatwiej się to ekspienie, ale kiedyś ekspienie, no, irytowało. Więc ja byłem tym graczem, który robi questy. No, ekspienie to była masakra. Ale plus jeden był taki, i to mi się podobało, że było... Nie podobało mi się, że było wolne, ale podobało mi się, że było zróżnicowane i mi się teraz nie podoba, że oni te wszystkie ekspowiska teraz robią takie same i tak naprawdę wszędzie dostajesz tego samego expo, one nie są jakieś wymagające, a kiedyś rzeczywiście musiałeś to jak ułożyć na przykład pod odporności, mogłeś sobie iść na mniejszym levelu na Demilisze, ale musiałeś mieć dobre eku, mieć ściankę ognia na przykład magiem, ale mógłeś takiego expo mieć, że wiesz, tak samo z Macho, nie? I to było mega spoko, że ta gra była zróżnicowana, że jak potrafiłeś coś, miałeś jakąś wiedzę, nie? I mogłeś ją wykorzystać w praktyce, żeby po prostu szybciej levelować niż inni, a teraz jest to na tyle uproszczone i to mi się nie podoba. Plus jest taki, że no rzeczywiście to XP jest szybsze, ale minus jest taki, że no kurde, te ekspowiska powinny być zróżnicowane, powinny wymagać jednak, że masz takie ekspowisko zwykłe, na którym będziesz miał
średnią ilość expa, ale też masz expowisko trudniejsze, na którym będziesz miał większą ilość expa, ale musisz się dostosować do tego expowiska, nie? Żeby no tak, wiesz, ja na przykład na Demnisiach miałem taki patent, no już trochę w późniejszych czasach, bo było Margonem Mini, że EQ na 65 level z Margonem Mini miało wszystkie odporności pod błyskawice. I tam potrafiłeś, no nie wiem, mieć 30 parę procent odporności i wlatywałeś w te Demnisze, aż pięknie się ekspiło. Więc nie musiałeś mieć nie wiadomo jak kupionego drugiego EQ, ale musiałeś mieć dobrane. Ja kochałem Demnisze stare i tęsknię za nimi. Mi to smutne jest, że oni zmieniają tak. No, to jednak... wiesz, ja na przykład bardzo ubolewam ze starym SK, gdzie... No właśnie, to też nie jest fajne, że oni tak wszystko zmieniają. Tak jakby, no... Ja rozumiem, o co tutaj chodzi, ale... No nie czuć już takich... Nawet to, ta Goplana teraz, co ją zabrali, to też jest taki trochę... No nie, policzek. To jest ile, bo ja sobie wyobrażam, ile tam czasu się spędziło, jakie tam gwiazdy na Goplanie były na starej zamience albo Perkunie. A teraz już tego nie ma i to jest takie, no... I nie będzie, nie? No dokładnie, nie? To jest dla mnie... Ja rozumiem te zmiany, ale one są tak radykalne, że czasami ciężko... Ciężko mi tak się do tego odnieść emocjonalnie, nie? Jedźmy tak, są zmiany dobre, które były wprowadzone, nie? Może kontrowersyjna troszeczkę moja opinia. A jeszcze przeniesienie goblinów z Verbin do Eder, dla mnie też jest to duża kontrowersja, nie? Teraz. To też, no ja do tej pory mam tak, żebym do Verbin poszedł po ekspis na goblina. No bo kurde, ale patrzę na tą historię Margonem, to te gobliny były od tylu lat koło tego Verbin, tak samo już na tkarkach Han nie ma tych, Zulusów, nie? Kiedyś Zulus, miałeś, no, tylko tam, kiedyś miałeś dwa ekspowiska. I kurde, no z jednej strony rozumiem te zmiany, są podyktowane logiką, ale no kurde... No tylko, że... Sorry, że tak gadam. Ale no... nie wiem, jakieś mam mieszane uczucia. Może dlatego, że jestem starym dziadem, nie? I jakoś... Wiesz, ja jedyny... uważam, że na przykład zmiana sekty na tą nową, to jest zmiana na plus. No to tak. Ze zmian na minus, które uważam, że są i które chętnie bym zobaczył, jakby jak wróciły, to jest, że zabrali potiony z lotów. A nie bo wiem. To pomagało w ekspie mimo wszystko, no nie musiałeś co chwilę latać do Tunii, tylko leciałeś sobie z ekspem dalej, nie? Ja ostatnio uczyłem dwóch starych graczy, jak grać Margonem na nowo, to Orię i romantycznego kochanka. Zapraszam na ich kanał, jak ktoś chce zobaczyć, jak się męczą przy Margonem nowym. Grali od lat i im tłumaczyłem, i wiesz, robili te samouczki i tak dalej. I to są starzy gracze, którzy totalnie weszli tej gry i nie ogarniają, co się dzieje. Dla nich to jest w ogóle wszystko nowe. Oni zamiast robić samouczek, to myślą, że trzeba wilki naparzać się kiedyś, nie? Jakby chodzi o... Tak, bo to wiesz, no, to jest mentalność... Mentalność starych graczy, nie? A że co sądzisz o wioskach startowych? Kiedyś były lepsze, czy jednak wolisz obecny system? Bo ja pamiętam, jak była jeszcze... No, wolę obecny. Jak była tylko szamańska osada i tam... Ja zakrzydałem właśnie, w sensie pierwszy raz grałem, to była tylko szamańska chyba osada? Tak. Właśnie też ostatnio, znowu powiem, że na streamach poruszaliśmy, ale ostatnio dużo z widzami, dużo starszych widzów wpada na streamy i właśnie rozmawiamy o tych starych rzeczach. To właśnie wiesz, kiedyś były, pamiętasz może w szamańskiej osadzie były takie buty ze świerszczy. O no, jest czerwone. Mega. Kurde, tak. Ja, teraz mi o tym powiedziałeś, to się tyle rzeczy przypomniało. Ja z moją siostrą. Dokładnie, potem wprowadzili rzeczywiście mapki startowe dla każdej profesji i tam się różniły trochę. Trochę się różniły questami, trochę tą fabułą. Ale czy uważam, czy stara mapka, czy nowa? Wiesz co? Pod kątem nostalgii to okej, bym powiedział pewnie, że stara, no bo byłem młodszy, bo miałem. A ja powiem coś kontrowersyjnego, wiesz? Uważam, że ta nowsza jest lepsza. Jest lepsza, ale uważam, że wioski startowe powinny wrócić. Tak, żeby każda profesja miała jakąś fabułę, bo wioski startowe były mega dobrym pomysłem, ale powinny być zaktualizowane o ten system, który jest teraz. Wiem, że to byłoby ciężkie, bo oni po prostu... To byłoby ciężkie, bo oni te przedziały teraz zrobili tak, że koło Tornek jest ten przedział niski, tak? A te wioski startowe kiedyś były wszędzie, wiesz, koło Karkahan, koło tam Verbin, bla bla bla, nie? Ale dałoby się to zrobić jako instancję na przykład.
że tak, niech wychodzisz właśnie, z tej wioski i dochodzisz, wiesz, jest inna fabuła, trochę, nie? Inne rzeczy, tak żeby to urozmaicić, bo nie oszukujmy się, nudzi ta wioska startowa, jak to robi, kurwa, 10 raz na twoim kolejnym mulcie, nie? Tak co? I na przykład masz, nie wiem, tancem jakąś inną fabułę, jakieś tam nawiązania, jakieś historie i na koniec na przykład dochodzisz do jakiegoś kamienia i ten kamień ci teleportuje tam w okolice Tornek, nie? Więc tak można to rozwiązać. Ja, mi się wydaje, że Margona nie powinna aż tak bardzo odchodzić od tego starego klimatu. No bo prędzej czy ale później... mówisz o nawiązaniach. Chodzi mi o co innego, daj mi powiedzieć, bo jest duża liczba osób, które kiedyś grały i które będą zawsze wracać z nostalgii, ale im Margonem będzie się bardziej zmieniać, tak że już to będzie gra całkowicie nie do poznania, która będzie miała bardzo mało wspólnych elementów ze starym Margonem, to ten OG gracz, jak wspominałem, tego Kochanka i Tomorię, wejdą do gry, nie będą ogarniali nic, zobaczą, że to jest inna gra i wyjdą, tak? Więc tą bazę graczy tych starych też będzie się wytracać. A czy Margonem ma szansę dotrzeć do nowych graczy? To jest właśnie pytanie. Ojej, to jest ciężkie pytanie. No właśnie, dlatego mi się wydaje, że Margonem nie powinno aż tak bardzo odchodzić od tego. Ja mam takie wrażenie, że Garmory troszeczkę robi Margonem pod takim kątem, że ułatwia ją dla graczy, którzy dobrze już tą grę znają. No to znaczy, tak. Jeżeli jesteś graczem, który gra od lat 15, 10, 5 nawet i wchodzisz sobie, wychodzi taka nowa wioska startowa, to to nie jest dla ciebie nic nowego. Wiesz, że masz wykonać questy jakieś tam szybkie, masz je przeklikać, masz ich nie czytać i tak naprawdę gra się zaczyna, jak dopiero tę wioskę startową skończysz, masz jakieś podstawowe itemki i w ogóle. Gracz, który, załóżmy, grał lat temu 15 i przez te 15 lat nie miał styczności z Margonem, to rzeczywiście, wchodząc do takiej gry, ma poczucie troszeczkę takiego mindfucka, że co się właśnie dzieje, dlaczego mam tak, co ja mam tu zrobić. Czytają pewnie te questy, no bo kiedyś, mimo wszystko, kiedyś musiałeś czytać questy, żeby je wykonać. No tak, teraz mam strzałkę. Ostatnio mnie widz pytał, czy nadal Margonem trzeba czytać questy, nie? Więc... No pewnie jest jakieś grono wąskich questów, które musisz czytać, bo masz tam nieodpowiedni dialog i wykonasz inaczej questę i zdobędziesz inną nagrodę, albo trochę mniejszą. Ale większość questów polega na tym, że po prostu lecisz i klikasz, tak? I lecisz za strzałką jak debil, za przeproszeniem, no nie oszukujmy się, robi tak raz nas debili, jeżeli chodzi o takie myślenie. No gra jest robiona że nawet małpa by dała radę w to grać. Tak, nawet wiesz, wydaje mi się, że i to też może się wiele osób ze mną nie zgodzić, kwestia umiejętności przy. Kiedyś te umiejętności były... Właśnie, jak się nie zgadzacie, to możecie pisać w komentarzach, widzowie. Sorry, że tak, oczywiście. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to... Bo to nie jest tak, że nasze zdanie to jest... My jesteśmy jakimiś starymi dziadami na YouTubie, więc możecie także pisać swoje po prostu wrażenia odnośnie tematów, które poruszamy. I jak najbardziej możemy... Jeśli zbierze się jakiś ciekawy wątek, to możemy to poruszyć na kolejnym kaście, nie? Być może tak, jakiś gość chce wystąpić, jakiś stary gracz. Może tak, miałby, powiedzmy, jakąś ochotę przedstawić nam swoje, powiedzmy, spostrzeżenia na ten temat, to bardzo chętnie zachęcamy. Discordy w opisie. Możesz wrócić do tematu, mój przyjacielu. Sorry, wrócę, mój przyjacielu, do tematu. I chodzi mi o to, że... do clue. Margonem jest taką grą, gdzie ma bardzo niski poziom wejścia, a bardzo wysoki poziom wymasterowania. Jeżeli chodzi nawet o umiejętności, to żeby w dzisiejszych czasach expić sobie bez problemu, nie musisz się kompletnie znać na umiejętnościach. Jakby ja sobie daję, nie wiem, załóżmy, w życiu nie grałem paladynem wyżej niż tam 50, 80 poziom, nie? I daję sobie łapę obciąć, że dzisiaj wchodząc do Margonem, zakładając paladyna, czyli profesję, której nie znam całkowicie, chodzę i jestem w stanie wbić nią 300 poziom, nie znając się kompletnie na umiejętnościach. No bo to... Coś, co w innych grach jest na przykład weź... Dobra, może nie MMORPG, ale weźmy LoL'a. I w LoL'u, jak nie znasz jakiejś profesji, znaczy nie znasz jakiejś postaci, to jest ci o wiele ciężej ją cokolwiek osiągnąć, tak? No wiesz, też albo aspekt jest taki, że Margonem to jest gra RNG. Tutaj możesz rozwalić full set plus 5 legendarny tancem w 4 legendach, tak? Pozdrawiam, Adrian. No dokładnie, wiesz. I co? Wydaje mi się, że tak, że do samego expienia, tak jak ja, wiesz, zaczynałem expić sobie tancerzem i ludzie mówili, o Jezu, tancerzem się kiepsko expi.
Tancerzem się kiepsko ekspiło kiedyś. Teraz nie, teraz czasach, się gdzie dobrze ekspi. Kiedyś procentów... tancerz był wyzywany właśnie, a teraz mi się wydaje, że tancerzem to się mega dobrze ekspi. Nie, tak, tylko że od pewnego poziomu. Musisz wbić parę leveli, rzeczywiście się pomęczyć, tak powiedzmy, nie wiem, do 150 poziomu. Musisz się pomęczyć, żeby potem leciał po prostu na F. Ja teraz, wiesz, robię instancję na tym najwyższym poziomie trudności. Mam unikatowe EQ ulepszone na plus 5. I sobie lecę. Żeby kontekst znali, no to my tancerzami gramy generalnie, nie? Oboje. Tak, tak, tak. Tancerz, wiecie, serduszko dla tancerza. I wiecie, i kwestia tego, że robię to, gdzie... Ja pamiętam kiedyś, słuchajcie, no... Kiedyś grałem tropicielem. Jak tropiciel jeszcze na topkę był dobry. I robiłem instancję. To był początek, te instancje wychodziły. I ja mówię, dobra, zrobię te instancje. I słuchaj, ja w heroicznym EQ, okej, wtedy nie było ulepszeń. Coś, co chyba też w ogóle poruszymy, te ulepszenia co do starego Morganem. Kiedyś nie było ulepszeń, kiedyś wiesz, ale no chodziłem w top heroikach. I chyba tam z dwoma legendami. I ja padałem na tej instancji. Dzisiaj wchodzę w unikatach na plus 5 i robię ją bez problemu. No tak, no teraz to mówię, jak powiedziałeś, no można sobie oczy zasłonić i tak naprawdę mechanicznie sobie grać, nie? Mhm. To... Tak, a kiedyś to musiałeś turowa, ścianka ognia, żeby takie demilisze pokonać. Tak, no generalnie umki... odpowiedniego mobka, żeby ewentualnie... Kiedyś to też nie było tak, że miałeś po prostu pętlę, nie? Nie było pętli i musiałeś to klikać po prostu ten... Nie ma co się oszukiwać, gra kiedyś była mega toporna. Dokładnie, tak. Wymagała od nas dużego tryhardu. Teraz wymaga głównie grindu. Ale jest jedna rzecz, która właśnie była mega spoko z starym Margonem i tego już nie dostaniemy. Mhm. To jest właśnie klimat. I ten klimat rzeczywiście, tak. Jak ja robiłem to moje filmy historyczne, to krzuć, tam jest tyle historii opowiedzianych, tak jakby teraz, patrząc, Kroniki Tempest to jest historia współczesna. I jakie tam są historie? Zdrady, ja zdradził tego, okradanie i tak dalej. Nie? To jest współczesna gierka. A kiedyś po prostu było sporo fajnych wątków, też były te złe wątki. Ale było sporo mega historii, nie wiem, jakiś ślub właśnie tego Patryka. Na Nertusie była ta gazetka, goniec z Rivendell, nie? I było mega i teraz coraz mniej jest takich klimatycznych ludzi. I ostatnio właśnie wczoraj grałem sobie w Alcatrię i tam przyszli ludzie z Nertusa, wiesz? Bo Alcatria właśnie ma w sobie coś takiego, że tam ludzie piszą na czacie i rzeczywiście jak grasz tą Alcatrię, to ja pokrzyłem ten klimat, co kiedyś Margonem miało, nie? Mimo, że to jest bardzo całkowicie inna gra, jeśli chodzi o mechanikę, to jednak tam po prostu oni to zrobili inaczej, bo tam system questów jest taki, że tam jest główny wątek i ty musisz po prostu questy robić, musisz robić zadania, żeby odblokować stroje, odblokowywać progres. Tam jest tak to bardziej współcześnie zrobione, nie? I rzeczywiście ludzie sobie pomagają, rozumiem, w tych zadaniach. Do tego tam jest też inna gospodarka, bo tam to jest za mała gra, żeby ludzie za PLN-y kupowali konta czy przedmioty, więc jeszcze jest spoko. Zobaczymy, jak się rozwinie. I generalnie się, wiesz, handluje surowcami. Jest w ogóle mafia rybacka, nie? Powstała mafia rybacka, tam jest tyle kontentu się zrobiło ostatnio, że chłopy rywalizują ze sobą rybakami na tych... na spotach do łowienia, nie? Czy ja też ostatnio skamowałem ludzi na tygrysa. To nie wiem, czy się chwaliłem. Skamowałeś ludzi na tygrysa? Skamowałem ludzi na tygrysa, bo wmawiałem, że to jest jedyny rzadki tygrys, rzadki okaz, a te się da codziennie farmić, na przykład po kilkaset sztuk. I sprzedawałem jakiś randomom tygrysa, więc jest klimat starego Margonem, można skamować ludzi. Taka powiedzmy, że reklama, ale no rzeczywiście Alcatria ma w sobie ten stary klimat, no tam aż tak ludzie bardzo za jakim nie chodzą, nie? Więc ja się na przykład, temu gram właśnie w Alcatrię, bo dużo ludzi, ja miałem nawet komentarz, że zdradziłem Margonem, ale ja po prostu jestem za stary na granie Margonem, bo teraz żebym miał grać Margonem, to musiał pocić dupę 2-4-7, musiałbym pewnie, no po prostu ja nie mam tyle czasu, żeby grać Margonem, ja mam potrzeby bardziej casualowej gierki, w której po prostu, którą mogę pokazać na streamku, gdzie nie mam ograniczeń jakieś, wiesz, że klan mówi, że tu nie możesz tego pokazać i tak dalej, no bo ja jestem graczem publików, a nie privów. To
na publiku nie możesz tak no pokazać. No tak, to jest coś różnicy duże, wiesz, a wydaje mi się... No i właśnie, że... kończąc, nie? No i ten klimat, ja na przykład w Alcatię gram, nie jest tak, że się sprzedałem, bo ja uważam, że dużo osób do Margonem dzięki mnie wróciło i nadal będę robił rzeczy z Margonem. Po prostu dla mnie Alcatria jest atrakcyjniejsza pod streamy i się w niej odnajduję jako właśnie taki stary gracz, który szuka bardziej teraz takich wrażeń w MMORPG, czyli tego starego klimatu, pisania na czacie głupot, jakiejś tam mafii rybackiej, skombajn tygrysa, taki głupotek, a nie, że po prostu latać z zalegami i bić 22 na kamykach, nie? Okej. Wiesz, ja troszeczkę do gry podchodzę inaczej, nie? Bo... ja jestem graczem privów. I właśnie z tego względu, że nie mam czasu szukać Herosa przez 5 godzin, tylko wolę go przez godzinę poszukać. I troszeczkę czego innego wymagam od tej gry. Jakby wiesz, dla mnie takie kwestie, że... o tak może powiem. Na privach jest troszeczkę, i to jest moje zdanie, troszeczkę inny klimat gry niż na publiku. Bo na publiku masz takie bardzo ściśnięte grupki, do których ciężko się dostać. To znaczy, załóżmy, że mamy katachę i masz klany, które mają twoje, wiesz, community, to naprawdę każdy wie, że w przeciwnym klanie jest ktoś taki i taki, ale się te osoby nie znają. Na privach jest troszeczkę inaczej. Tak naprawdę, wszystkie osoby grające na privach, mówię o tych mniejszych privach, znasz. To znaczy, wiesz kto to jest, bo kiedyś z tobą grał, bo coś tam. Nawet jak jesteście z przeciwnych... O, poczekaj chwilkę. Przepraszamy za krótką przerwę, ale Banik spopsuł Streamlapsa, a następnie zniknął na pół godziny. Prawdopodobnie robił kupę. Czekaj. Widzowie, dobra. Jak powiedziała pani Chang, Banix niestety musiał iść zrobić kupę. Mała przerwa. Nie słuchajcie. No, Streamlabs mu się popsuł. Streamlabs mi się popsuł. Ale przy okazji zrobił kupę. Daj no, ostry sos dzisiaj rano. Nie, bo był tak ostry temat, widzowie, że musicie łapkę zostawić w górę, że Banixowi się sprawdzić. Dobra. Dobrze. O czym to? Było o privach, z tego co pamiętam. Mówiłeś o privach. Dokładnie nie wiem, co, bo się wyłączałem. U mnie jak jest temat privów, to po prostu wyłączam umysł. Bo to jest jak gadanie człowieka, który woli SEO DNI. Czyli trzeba po prostu wysłuchać. Nie, żartuję oczywiście. I wracając, wiesz, ja na privach mam zupełnie inne odczucia z gry niż na ludzi na publiku. No. I to jest według mnie, to jest według mnie klucz tego wszystkiego. Wiesz, jak ty masz pracę... ponieważ jest mniejsza zgrana ekipa i... ale też ty masz, wiesz, pracę, nie masz tyle czasu, żeby grać, a na privach możesz po prostu doświadczyć tego kontentu, którego nie doświadczysz jako osoba pracująca ciężko na publiku. Bo nie oszukujmy się, Margony wymaga strasznie dużo czasu, żeby po prostu ten kontent robić. I osoba, która rzeczywiście ma jakąś pracę, która jest poważnym człowiekiem, a nie maćkiem, no to nie może sobie pozwolić, żeby po prostu tyle grać, chyba że będzie spała po 3-4 godziny, nie? No tak, dokładnie, nie? Także no... Więc jest to kwestia... Kurde, się garbię tego mikrofonu, bo nie wiem, czy mnie słychać. Słychać cię dobrze, ja cię dobrze słyszę. Także nie krzykszcie na mnie. Poczekaj, sekundę, zróbmy jeszcze małą przerwę. No dobra, dobra. Może będzie git. Wracając. I wiesz, ja jako osoba pracująca, wiesz, no nie mam tyle czasu siedzieć przed Margonem i wyczekiwać na Herosa. Albo obstawiać Tytana nie wiadomo jak długo, nie? To jest jakby, no nie po moim typie. No wiesz, my też swoje lata mamy, tak? Tak, no wiesz. I to też jest to, co było w tym komentarzu, że jak jesteś młodym maćkiem, miałeś czas, wracałeś ze szkoły, jedne co robiłeś, to zamiast uczyć się na przyrkę,
to po nocach chowałeś się przed starym w kominku, żeby kotołaka zbijać. To jest moja historia, tak? No nie, to ja miałem trochę inny, ale ja wiesz, ja z tego względu, A ja mogę to powiedzieć zaraz sobie, bo to jest ciekawe. Żeby mieć więcej czasu, jak miałem do szkoły na 7, wstawałem o 4, żeby sobie trochę poekspić, nie? Wstawiłem zupełnie inny czas. Ja z moją siostrą zaczęliśmy grać w Margonem. Ja miałem chyba z 8 lat, ona miała może z 4, 5 albo 9, no. Nie pamiętam, wiem, że podstawówka jakaś tam była, może, albo... Dobra, to nie jest ważne, nie? I nas fascynował ten świat, zaczynałeś tam, ja to w ogóle jeszcze wcześniej tą grę znalazłem, jak był tylko jeden serwer, ale ja tam pograłem może z parę, z 30 minut, nie? Bo ta gra tak chodziła wolno, wy sobie nie wyobrażacie, jak ta gra strasznie chodziła kiedyś. To był pokaz slajdów. Ojejku. Tak, trzeba było ściągać mapę. Ja zacząłem grać, zrobiłem łowcę w szamańskiej osadzie i to było to, co mówiłeś, właśnie te buty z tego świerszka, ta dziupla ze szkurami i mega mnie ten świat wciągnął. Mojej siostrze to pokazałem i pamiętam, potem mojemu koledze jeszcze pokazałem, Szymosowi, którego serdecznie pozdrawiam, Przemek, który w ogóle potem jak zaczęliśmy grać na perkunie, to Przemos tam topkę nawet tam miał, był chyba top 10. O kurde. Ale to ci powiem, on tyle grał, bo ja wiem doskonale, ile trzeba było grać, żeby mieć wtedy 200 poziom, który był wtedy największy, nie? Chłopcy, to było przed wejściem nowego silnika. Cały czas musiał, wiesz, siedzieć, nie? Ale wracając. I pamiętam, wiesz, stare ruiny Astratusa, tam się tyle działo, stary. I te wszystkie jakieś dramy, wybierz mi Astranentusa i wiesz, pisanie błędów na czacie, nie? To był magiczny świat, bo to był świat takich dzieciaków jak my. To była tam jakaś baza tych starych graczy, ale to większość osób, które wtedy grało, no to są ludzie współcześni 20-30-latkowie, tak? No tak, i to tak. Mega dużo wspomnień i pamiętam właśnie, że ciężko było bić jakiegoś kotołaka czy coś, bo tam było mega dużo ludzi za dnia, a po północy nie dało się tam po prostu wejść, no bo chłop dominował jakiś, nie? Zazwyczaj. I ja po prostu w nocy schodziłem na dół, po cichutku, na paluszkach, tak żeby stary nie usłyszał. Zakradałem się do komputera, bo ja wtedy miałem komputer stacjonarny na dole, w gabinecie u starego. I odpalałem Margonem po nocy, a Siora stała na czatach i sprawdzała, czy stary nie idzie. O mat. I raz pamiętam, że kiedyś schodził, ale ja go słyszałem, bo to wiecie, słuchłowcy. I szybko schowałem się, bo mieliśmy taki kominek niedziałający. Pod kominek, żeby nie było mnie widać, nie? I to była, wiesz, wtedy zwinność łowcy. I stary zszedł. I myślałem, że wiesz, idzie w moim kierunku, że mnie obczaj. A on po prostu, nie wiem czemu, o kurwa 4 w nocy sobie podszedł do okna i patrzył sobie przez okno, co się dzieje. To i się chyba nad życiem zastanawiał. A ja siedzę osrany w tym kominku pierdolonym. Zostawić ich czy nie zostawić? I siedzę, wiesz, skitrany. A on wysikał się na dole i poszedł sobie na górę spać dalej, nie? Ale no, mega przeżycia, mega emocje. Zbiłem kotołaka wtedy, dostałem unikatowy łuk albo heroiczny i to były widzowie, to jest właśnie, to są te różowe okulary, nie? Że pamiętamy takie same przyjemne rzeczy, jakieś fajne historie, jakieś fajne przeżycia, a zapominamy o tym, jaka ta gra była tak naprawdę wtedy nudna. Przecież to Margonem stare i te, w ogóle dużo starych gier ma to w sobie, tych starych wersji, nawet jak gramy jakieś, nie, WoW Classica, tak? Czy jakieś stare wersje TB Metina, wracamy do nich, bo są bardziej ciężkie. Nam brakuje też tego, że te gry są coraz łatwiejsze, tak? My czasami chcemy, żeby te gry były ciężkie, po to, żeby pokrzyć ten tryhard, co był kiedyś. Dlatego na przykład ludzie w Polsce też kochają Gothica, bo Gothic 1, 2 to były gry mega toporne, nie? I ludzie mają mega dużo wspomnień, kiedy na przykład nie mogłeś przejść jakiegoś etapu, czy ten etap był ciężki, to by się to udało, bo to wtedy wchodzi dopamina po prostu do mózgu. I to tak jakby zapisuje się w naszych wspomnieniach, ale już tej drogi do tego, ile się musieliśmy przemęczyć, ile to bolało, to już nie pamiętamy, nie? I to są tak zwane słynne różowe okulary. Tak nawiązując do tego komentarza tam jednego z użytkowników.
Tak, więc tutaj wiesz, kwestia tego, że kiedyś zupełnie inaczej podchodziliśmy do tej gry, mieliśmy więcej czasu, więcej jakby oczekiwań. No teraz oczekujemy, że wejdziemy, zdobędziemy legendę, bo to nam daje szczęście i w ogóle, Teraz więc... dopaminę dostajemy z legend, a nie z takich głupotek, wiesz, takich, co powiedziałem przed chwilą, nie? No tak, tak, tak. Teraz to dopiero to siedzisz jest... sobie, siedzisz sobie miesiąc, nic nie leci, nagle bierzesz kolosa i nie, już się chce. Ale na przykład dla mnie, dla gracza, który na Tempeście jestem już od 2018 roku, czyli z 5 lat już na pewno minęło. Bo ja też wróciłem z nostalgii po latach, jak często wracałem z nostalgii po latach w różnych okresach. Teraz jest najdłuższy okres i przyznam, że korona mnie zachęciła do tego, żeby więcej grać. Niestety się wciągnąłem, zmarnowałem dużo czasu. Oczywiście nie mówię, że to były złe czasy, bo poznałem bardzo dużo fajnych ludzi, poznałem bardzo dużo niefajnych ludzi. I doświadczyłem chyba wszystkiego, co się dało doświadczyć Margonem jako gracz publika, bo privy mnie niestety nudzą, dla mnie są zbyt łatwe. No, czy ja wiem. W privach chodzi o co innego, mi się wydaje. Widziałem mulciarzy, widziałem bociarzy, sam przecież się przyznawałem do mas mulcenia, bo u nas to było normalne. Więc dla mnie na przykład content Margonem się skończył, no bo widziałem wszystko, ale te nowe zmiany, te kopalnia, przyznam, że jeśli Garmory będzie szło tą drogą, będzie robiło takie nowe fixery, zapewniało nam właśnie takie fajne, ciekawe, nowe mechaniki, rozwiązania, równocześnie jednak zachowując trochę tego starego klimatu, to jest bardzo dobra droga i myślę, że Margon może po tych latach posuchy, kiedy rzeczywiście tych graczy odeszło przez wiadomo co, że może to być jakaś taka odbudowa i być może jeśli by Margonem miał tą alternatywę trochę jak Alcatria, gdzie w Alcatria masz po prostu na przykład, nie musisz walczyć z bossami, tylko możesz na przykład zarabiać na wydobywaniu surowców handlem. Jeśli Margonem by tą gospodarkę trochę ogarnęło tak, żeby ogarnąć właśnie jakiś system craftingu, może rzemieślnictwa, jakieś nowe feature'y, tak żeby po prostu była rozrywka dla casuali, dla ludzi, którzy nie chcą za bardzo wchodzić do rywalizacyjnego ringu, tylko bardziej sobie grać, wiesz, po pracy wrócić, pokopać jakieś skałki, jakieś pierdoły, to myślę, że wtedy by naprawdę gierka mogła sporo zyskać nowych graczy. I do tego powinna też być wersja na telefony, bo na razie te wersje mobilne, no to... Ale więcej oczywiście, jeśli chodzi o ten temat, to poruszę w tej recenzji Margonem, która powstanie wkrótce. Więc serdecznie zapraszam do zostawienia suba na kanale. Oczywiście do Banixa także zapraszamy. Na ten podcast z Nexosem, bo to naprawdę były bardzo fajne tematy, jak kogoś interesują gry MMORPG. A i jeśli ostatnia rzecz, bo zapomniałem o tym, co mnie nazwali zdrajcą Margonem, to jak czekam, co zrobię, jak w Tibie zagram na streamach. Bo niektórzy oj, ludzie, to w ogóle niektórzy ludzie wiesz, szufladkują, że jestem, wiesz, tylko margonemiarzem jakieś. Nie, ja po prostu w różne gier gram. Akurat content margonem robię, dlatego że widzowie chcą, tak? Więc... No. To nigdy w Tibie nie grałem i będę chciał spróbować swoich sił pierwszy raz w Tibie. Zobaczyć, czy Tibia naprawdę jest królem 2D. No wiesz, ja myślę, że Tibia może być ciekawe na pewno. A jeszcze wiesz, coś ciekawe? Jeden wątek, też co zapomniałem, RPG Maker, bo ludzie na przykład pisali właśnie o tej Alcatrii, nawet zatytułowałem ten film ostatni specjalnie, że to jest podróba i tak dalej, bo dużo ludzi myśli, że ta grafika 2D, ta, która jest w Alcatrii, to bo oni ukrali z Margonem, oni nie rozumieją tego, że to jest z RPG Makera, nie? I dla mnie to jest tak nienormalne, bo my ludzie, którzy graliśmy w tych starych czasach, my wszyscy wiemy, jakie są korzenie Margonem, jak to wyglądało, tak? My robiliśmy mapy w RPG Makerze, nie, ja nawet gry robiłem swoje w RPG Makerze. Ludzie nawet nie wiedzą, a ja też właśnie się bawię kiedyś. Jaki RPG Maker jest rozwinięty. Także możecie sobie sprawdzić RPG Maker. Mówiłem o tym też chyba parę razy w filmie, w filmach jakiś. Bo był taki chłop, co robił recenzję chyba Alcatrii i mówi, no tego strażnika to wzięli z Margona, a to strażnik to jest asset z RPG Makera i nawet wiem, który, mogę wam pokazać, jak nie zapomnę na tym. Ja już się załamałem, nie, wtedy, jak ludzie mają małą wiedzę, może dlatego, że jestem starym dziadem i po prostu, wiesz, ja to wszystko pamiętam, a te maćki nasze młode, no to tak nie za bardzo pamiętają te stare czasy, nie. Także RPG Maker też. Co prawda teraz Margonem, no mało ma wspólnego, nie ma już tych asetów.
te grafiki zostały poprzerabiane, ale no, korzenie graficzne są w tym RPG Makerze. Nawet kiedyś były konkursy na mapki, że się robiło w takim programie opartym o to. Nie wiem, czy to pamiętasz. Na Map Makera były konkursy. Jezu, pamiętam to, ale... Kurde, to było lata temu. No lata temu, tak, tak. To 2009 rok albo 2008 chyba. Wracając, Gandalf, jeżeli miałbyś okazję wybrać sobie jedną wersję gry, to którą byś dzisiaj wybrał? No nie wiem, no mi się wydaje, że w tą nową to już się nagrałem w ostatnich latach tyle, że ja bym sobie pograł w takiego olda. Tak no kappa. No mówię ci, dlatego sobie Alcatir teraz pykam, jestem zdrajcą. Mhm. Ale po prostu taki klimat mi bardziej siada, nie? Ja tam nie mam jakiejś współpracy płatnej czy coś, po prostu gram, bo mi się podoba, nie? Tam się bardziej... No, ja już mam trochę dosyć tej rywalizacji, tej walki o Legii. No po prostu ja już mam tak, że mi Lega leci na przykład, nie? Z Tytana nawet czy coś, to nie czuję żadnych emocji. Ekscytacji. Tak. Ja, dla mnie to się przeżarło, to jest spoko na jakieś chwile. A ja po prostu osoba, teraz też mam mniej czasu, no bo jeszcze tego YouTubka robię, no to wolę sobie odpalić coś bardziej casualowego, gdzie mogę sobie content z ludźmi pokręcić, niż sobie siedzieć z 10 browarami i nawalać, wiesz, event, jak taki zombie, nie? No, to już nie jest dla mnie po prostu. Ja jeszcze raka dostałem od Tempesta, to już w ogóle wycięli mi wszystko, nawet mordę mi wycięli już. Zostałem taką pustą skorupą. Widzisz, jak jestem pusty. Brzydki. Brzydki to ciężko powiedzieć, bo tu nie ma nic. Sama powłoka. No, puściutko, niestety, no Margonem wyżarło z nas to, co najlepsze. Tak, została tylko pustka, ciemność. Nie, Margo jest... jebany telefon, synu, on musiał wycinać przez ciebie. Margo nie jest złą grą. Tylko my ludzie po prostu zmieniliśmy nastawienie do niej, nie? Tak jakby poszliśmy totalnie w te mechaniki, które wymagają od nas rywalizacji, nie? Takie mam wrażenie. Mimo, że w tej rywalizacji najmniej ludzi dało na więcej nostalgię. Ale mi się wydaje, że Margo coraz mniej tej nostalgii jest, bo to tak jak mówiliśmy, wchodzisz do tej gry, no to jest inna gra, nie? To tam nie ma praktycznie nic, to jakbyś powiedział nostalgię z 6 lat temu, to tak. Ale dla mnie teraz, po tych zmianach, szczególnie w tym roku, no to tej nostalgii już praktycznie nie ma, nie? Nawet Figlid jest zmieniony. Aj, Figlidek. Także jak nie graliście Margo... Ej, zdobyłeś jakiś hero z Figlida? Tak. Kurde, człowieku. Ja nigdy. To było coś. Jak nie graliście w Margo nigdy przez parę lat... Nigdy mi hero z Figlida nie spadło. To możecie spróbować teraz, ale grajcie sobie... Raczej z perspektywą tego, że to, co było, już nie wróci nigdy, nie? No, to też jest fakt, że no, niestety, ta gra wygląda zupełnie inaczej, niż my zaczynaliśmy w nią grać. Jeżeli ktoś chciałby zacząć grać w tą grę, no to musi się nastawić na zupełnie inne... Wiesz, może i inne... dobrze, no nic nie trwa wiecznie. Ile też można żyć tą nostalgią i tymi wspomnieniami, trzeba próbować nowego. Mi się wydaje, że właśnie te Fixeria kopalnia... No tutaj jest mega spoko rzecz. I na pewno gierka jest bardziej atrakcyjna, jeśli chodzi o gameplay, jeśli chodzi o mechanikę. Masz te przedziały porobione i to wszystko myślę, że poruszę w tej recenzji przyszłej. Więc... No, to na pewno trzeba będzie ten... Chociaż nie ukrywam, że powinna być taka stara wersja gry. Nawet jeśli to byłaby wersja nierentowna, to jednak teraz jest moda na to. I myślę, że powinno coś takiego latać. Chociaż nie wiem. Może to takie... Bo wtedy też tego Olda dali, ale on chyba potem już tak nie cieszył się w ogóle tą popularnością, nie? Więc być może no twórcy mają rację w tym, że trzeba zamknąć te drzwi z przyszłością i wejść w nową erę, nie? No tak, mi się wydaje, że tak jak kiedyś byłem za tym, żeby ale nie martwcie się, widzowie. Możecie zasubskrybować kanał Gandard, na którego... I poczuć trochę tej nostalgii. Właśnie. Myślę, że lepiej sobie obejrzeć film, niż cofać się w czasie, bo to... Bo byście się zawiedli jeszcze, jak to kiedyś było. A tak możecie żyć sobie właśnie przekonaniu, że było fajnie. Dokładnie. Wszystko było super.
Dobra widzowie, jeśli wy macie jakieś ciekawe wspomnienia, historie, bądź jakieś rozkminy życiowe, na przykład na kiblu możecie napisać komentarz, na kiblu się najlepiej pisze komentarze, odnośnie starego Margonem, nostalgii, czy ta gra idzie w dobrym kierunku, czy w złym. Ja będę robił recenzję Margonem, więc też możecie napisać swoje odczucia odnośnie obecnego Margo. Być może niektóre z waszych Dokładnie. Komentarzy mogą pojawić się w filmie, więc zachęcam. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę oraz suba dla MargoCastu, czyli mieli Banningsa, no i na wbicie naszego Discorda, który będzie powstawał. Właśnie to chciałem wspomnieć. Organizować coraz więcej kontentu. Zapraszamy jakichś twórców, którzy chcą się trochę wybić, bo z pewnością w przyszłości będziemy robić pewnie serwer Minecrafta, na którym też będzie się robił kontent. Będziemy próbowali różnych gier, także jak najbardziej zapraszam. No i na streamki serdecznie w niedzielę. To pewnie jak to oglądacie, to już dawno jest po tym streamie. Będę robił losowanie nagród Valkatri między innymi, więc zawsze można coś tam zgarnąć. Także to by było ode mnie na tyle. Dzięki, że byliście. Panix, możesz się pożegnać z widzami. No, ja też dziękuję. Dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję widzom za to, że jesteście. Za wsparcie każde. I pamiętajcie, moi drodzy, że jeżeli macie jakieś historie do podzielenia się, to sekcja komentarzy jest dla was. Nawet tematy, i tak samo, no, zachęcam was do. Nawet tematy na podcasty, jak macie jakieś ciekawe. Nawet tematy na... Tak. Jeżeli macie jakiś ciekawy temat na podcast, coś, o czym chcielibyście usłyszeć naszą nieskromną opinię, to zachęcam do wspomnienia. Opinię. Tak. To odpalę, to ja i zwane Gandalfem i pogadamy. Danix będzie sam rozmawiał, także dzięki, że byliście i bajo.